Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przed nami partia z kosmosu. Fantastyczna gra pomiędzy Wojtkiem Morandą a Radosławem Wojtaszkiem, który, którzy rozgrywają swoją partię w finale o Mistrzostwo Polski w szachach. Jest to pierwsza partia. Wielkie, wielkie emocje w tej partii, a przede wszystkim wspaniała praca wykonana tych zawodników, jeżeli chodzi o przygotowanie do partii. Moi drodzy, przejdźmy do rzeczy, a w trakcie opowiem jeszcze co i jak. Tutaj Wojtek rozpoczął ruchem E4, co jest sporym, pewnie zaskoczeniem, gdyż Wojtek Moranda jest głównie zawodnikiem, który gra ruch D4 w pierwszym posunięciu, a tutaj jest przygotowany po E4. Radek Wojtaszek odpowiedział E5. Na pewno w takich dwóch meczach osoby na wyrównanym poziomie, chociaż Radosław Wojtaszek jest uważany za, oczywiście za lepszego zawodnika od Wojtka, lecz na tym etapie to jeszcze, znaczy to wiecie, to może się wszystko zdarzyć. Finałowe partie rządzą się też swoimi prawami, z kolei Wojtek Morada jest bardzo silnym arcymistrzem, moi drodzy, to nie jest tak, że to jest przypadkowy zawodnik w finale. Tutaj skoczek zostało zagra skoczek zagrał na F3, skoczek C6, koniec B5, partia hiszpańska. Posunięcie A6, oczywiście nie bijemy, bo to jest, no, można być, to jest taki wariant wymienny, ale tu się myślę, że za wiele nie dzieje. Goniec na A4, skoczek na F6 tradycyjnie i Roszada. Dla osób jeszcze niezorientowanych, tutaj, jeżeli skoczek wybija, to jest takie bardzo dobre zagranie D4 z otworzeniem pozycji w, pozycji w centrum, lecz Radosław tutaj zagrał gońcem na C5. I posunięcie C3. Myślę, że dosyć logiczne. Zauważcie, że goniec zawsze ma furtkę ucieczki, to bardziej dla osób takich e, powiedzmy początkujących. A druga sprawa jest taka, że przygotowujemy przede wszystkim ruch D4 z, z zajęciem silnego centrum. E, moi drodzy, w partii nastąpiło zagranie B5, lecz. E, Zwróćmy uwagę, co by było na przykład po biciu na E4, bo zauważcie, że nie można zagrać wieżą na E1, jak to się tradycyjnie robi, gdyż tu jest bicie na F2 i tracimy wieżyczkę, więc trzeba było zareagować w następujący sposób: d4. Gramy do centrum mocno, jeżeli oczywiście goniec odejdzie, no to wybijamy. Sprawa normalna, lecz tutaj jeżeli pionek wybije na d4 i my wybijemy, goniec powiedzmy zagra na a7, przypominam, że czarne mają w tym momencie pionka więcej, to tutaj ten pionek d5 może zrobić fajną karierę i po skoczku na e7, co się wydaje, cały czas to są takie w miarę normalne ruchy, Goniec może zagrać na c2 i ten goniec właśnie z tej placówki, czy z tej diagonali przechodzi sobie fajnie na diagonale b1, h7. Bardzo sprytnie będzie zerkał tutaj na pewno na pole h7 z hetmanem na d3. Tam może jakieś opcje matowe się pojawią. Oczywiście na poziomie arcymistrzowskim to się praktycznie nie zdarza, lecz straszyć trzeba. I na przykład poskoczek d6, tutaj hetman właśnie d3 mógłby sobie spokojnie zagrać. I myślę, że pozycja białych bez tego pionka jest bardzo atrakcyjna i zadowalająca. Mogłaby oczywiście być, no panowie tutaj na pewno są bardzo dobrze e, obeznani w wariantach, więc e, po C3 Radosław zagrał B5 i goniec poruszył się na C2, rzecz jasna od razu broniąc pionka. No i czarne, moi drodzy, nie czekają ani chwili i też rzucają się tutaj do e, aktywnej gry, mianowicie D5. No trzeba pewnie jakoś aktywnie grać, przede wszystkim... Warianty tu panowie mają bardzo daleko rozpracowane i tu się zaczyna, e, zaczyna ta cała historia tej partii, moi drodzy. Po tym posunięciu, e, no wiecie, ja patrząc na te pozycje z marszu, bym prawdopodobnie wybił tutaj na D5 albo zagrał D3, żeby przytrzymać, a tutaj Wojtek zagrał A4. To jest wszystko, moi drodzy, przygotowanie jednej i drugiej strony. Pionek wybił tutaj na E4 i Pionek wybił na B5. Dzieje się niesamowicie dużo już w tej sytuacji. Zauważcie, tu wisi skoczek, tu wisi skoczek i co robią czarne. W ogóle, moi drodzy, tutaj muszę też jeszcze powiedzieć, że Radosław Wojtaszek jest jednym chyba z najlepszych szachistów w naszym kraju. Jak nie najlepszym, oczywiście, w kraju, który na debiutach się zna jak mało kto, lecz muszę przyznać, że Wojtek Moranda również jest niezłym koksem, że tak powiem pozdrawiam serdecznie, z tego względu, że jest niezwykle pracowity, jego profesjonalizm po prostu jest fantastyczny i bardzo miło się go słucha, ogląda jego partie, jego analizy, więc myślę, że warto przyjrzeć się bardziej temu zawodnikowi, mimo wszystko i tutaj, moi drodzy, Radosław zagrał gońcem na G4, zauważcie jaka siła rażenia jest tej figury na Hetmana, tutaj skoczek uwiązany, no ale cóż co robią białe? Białe są przygotowane również na grę, więc wybijają skoczkę który można powiedzieć na się nie przydaje tutaj w akcji, ale mimo wszystko został zbity. Znaczy to jest takie moje odczucie, ja zawsze się mogę oczywiście troszeczkę pomylić, ale wariant to wariant, poszło bicie, więc tutaj czarne wybiły i goniec wybił. Na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba po tym posunięciu, bo tak też było w partii. Bardzo mi się podoba pozycja czarnych. Lecz tutaj to białe niby mają lepiej według silników troszeczkę. Ale też zwróćmy uwagę na to, że E, przygotowanie dalej trwa, więc nawet jak silnik ocenia jakąś tam przewagę, to pewnie e, nie ma to większego znaczenia. Wieża zagrała e, oczywiście na E1, gdyż była atakowana i tutaj Roszada nie ma czasu na obronę jakichś pionków w centrum, moi drodzy, ale też bie, białymi nie ma czasu na e, zbijanie takich pionków, dlatego że goniec na przykład zagrywa na D6 i tutaj fantastycznie paraliżuje króla również. No aktywność figur się przede wszystkim liczy. Moi drodzy, pierwszy ruch zaskakujący i widać gołym okiem, że przygotowanie tutaj szło bardzo mocno. Przy okazji, żebym tylko nie zapomniał wspomnieć, Wojtek w wywiadzie powiedział, że nad tym wariantem, nad jednym wariantem, moi drodzy, w obronie w Partii Hiszpańskiej, poświęcił 30 godzin pracy. Wiecie, jak to jest. Dużo, to jest bardzo dużo nad jednym wariantem, co dopiero jak tych wariantów jest kilkadziesiąt w jakimś debiucie, i to tak w miarę powierzchownych. No, jest cała masa tych fajnych odnośników, ale chcę Was tu uspokoić. To jest mega wysoki poziom, bym powiedział, nawet poziom przygotowania światowego, jeśli chodzi o Wojtka. Takie mam tutaj odczucie. Więc my się tego nie bójmy. My jesteśmy na trochę niższym poziomie, nie potrzebujemy aż tak dalekich prawdopodobnie odgałęzień. Aczkolwiek, jak ktoś lubi, to jak najbardziej, moi drodzy, wieża A5. No, pierwsze takie zaskakujące posunięcie. Ta wieża wchodzi do gry. Dwie wieże tutaj nieźle mogą sobie radzić. Hetman zagrał w tym, w tym momencie na D6. I posunięcie B4 to są jak najbardziej najlepsze posunięcia w danej sytuacji. Wiem, pozycja wydaje się powoli szalona, ona jest szalona. I teraz posunięcie czarne, które powala na kolana moi drodzy. Goniec bije na F2. Kto z Was by poświęcił tutaj figurę bez przygotowania? Myślę, że niewielu, niewiele osób. E, oczywiście to bicie jest całkowicie dobre, standardowe. E4 zostało zagrane, zobaczcie. Hetman. Stara się dobrać do pionka H2 z opcjami matowymi na król. No król rzecz jasna musi wracać na G1, król broni się sam. I wieża zagrała z A na E8. Tutaj pionki nie mają kompletnie żadnego znaczenia, gdy się akcja dzieje w jakimś obrębie szachownicy, e, to nie ma sensu być pionkożercą, e, że tak powiem, e, takim no, bezwzględnym. No, moi drodzy, tutaj w tej sytuacji najlepsze posunięcie to wieża E3. Tutaj no, wiem, że to się łatwo teraz mówi, jak się na to patrzy, nawet teraz w takiej zwariowanej pozycji silniki podpowiadają, lecz przygotowanie dalej trwa. Ta pozycja dalej stała u Wojciecha na e, szachownicy. Domu, również u Radosława. I skoczek w tym momencie zagrał moi drodzy na H5. O co w ogóle chodzi? Przecież wieża może zbić skoczka. No nie za bardzo, gdyż Hetman G6 jest szachem, tutaj i praktycznie z matem, więc trzeba bardzo uważać. I w tym momencie wieża zagrała na G5 w ogóle fantastyczne zagrania. Muszę powiedzieć, że ta wieża spełnia niesamowitą rolę obrońcy białego króla. Hetman zagrał na H6 w tym momencie i F4. Moi drodzy, no gralibyście tak w szachy? E, powiem więcej, ta pozycja dalej jest na szachownicy w analizach. Wieża z E zagrała na G3. W ogóle bardzo niestandardowe ustawienie, mi się tutaj już banan na gębie robi, z tego względu, że bardzo rzadki widok. No i teraz, moi drodzy, tutaj Radosław Wojtaszek dalej gra y, swój wariant, znaczy, bo on też ten wariant zna y, i zagrał y, F5. Ja tu pragnę nadmienić, co by było na przykład po takim zagraniu G6, które się narzuca pewnie większości osób, bo jak nas atakują na G7, no to chcemy prosto się obronić, lecz ten ruch byłby bardzo zły, z tego względu, że białe by zagrały D4 i zobaczcie, że tutaj Goniec zaczyna oddychać yy, i to jest duży plus dla białych. Po ewentualnym takim zagraniu E3 co jest ciekawe, świetną obroną jest zagranie wieżą na E5 i zobaczcie, ta wieża jest odcięta od akcji. A po takim zagraniu na E2 powiedzmy, Hetman E1 i tu się wszystko trzyma. Białe są świetne, to jest wygrana pozycja białych. Tu, grożą bicie, tu grozi bicie na F4 i grozi wzięcie po prostu piona. A wieża G3 spełnia tak rewelacyjną rolę w tym układzie, że kompletnie czarne nie mają się jak dobrać do białego króla. No ale tak nie poszło, moi drodzy, poszło F5. No i tutaj znowu przygotowanie leci dalej. To jest już 21 ruch, a dalej wszystko jest y, rozpracowane. Bicie na G7, bicie, bicie, bicie. Dwie wieże za Hetmana w tym układzie, lecz w ogólnym rozrachunku, zauważcie, że jest Hetman za dwie wieże. 3 lekkie na dwie lekkie. Można tak to ująć pewnie. I wieża, nie, wieża już wieży nie ma tutaj u Hetman zagrał na A1 z planem na pewno hetman G3. Takie opcje istnieją, lecz niestety to praktycznie nie działa. Zauważcie, że E3 zostało zagrane. No i teraz pytanie, czy właśnie można zagrać tutaj hetmanem na G3 i skrobnąć którąś tutaj z figur. Otóż sprawdźmy, moi drodzy. Hetman na G3. Król H8 wykrzyknik. A nawet trzy wykrzykniki bym powiedział. Chodzi o to, że skoczek jest nietykalny, a Pionek już tutaj ucieka i grozi wieża G8. Jeżeli Hetman by się skusił na bicie, to jest wtrąconko, niesamowicie niebezpieczne i po E2 można składać broń, moi drodzy. Tutaj po, jeszcze można dać szacha, wieża się zasłania. Nie ma jak się ratować przed tym posunięciem, byłby to koniec partii dla Białych. Lecz wszystko było przygotowane, jak już mówiłem, i pionek po prostu wybił na E3 i wieża zagrała na F6. To są wszystko dobre ruchy jednej i drugiej strony, moi drodzy. Tu się, tutaj powiem Wam szczerze, że tu się czarne trzymają również. To jest pozycja taka mega dynamiczna, równowaga się pojawiła. I teraz, no jak ktoś nie ma tego rozpracowanego, to bardzo ciężko się tutaj na pewno gra. Król F2. Jeden z lepszych posunięć w tym momencie. Wieża G6 tu się dobiera do króla, znaczy próbuje w tym momencie, i skoczek zagrywa na D2. Wyszedł w końcu skoczek, i tu w ogóle, zobaczcie, białe się nie boją. Po szachu jest król F3, król wędrowniczek, jak się okazuje. Lecz tu się nic nie dzieje. Pozory mogą mylić, oczywiście. Skoczek zagrał na G6, to jest cały czas przygotowanie, moi drodzy. E4. I teraz powiem tak. Wojtek Moranda w wywiadzie po partii powiedział taką rzecz. Tutaj jakby Radek zagrał F4, to jest przygotowanie i tutaj jeszcze jest, miałem przygotowane 20 kolejnych posunięć od tego momentu, a pragnę zauważyć, że to już jest 28 ruch, więc teoretycznie... 48 posunięć przygotowania, moi drodzy, prawie 50 ruchów przygotowania, w ogóle kosmos. E, wielkie ukłony i za tą pracowitość niesamowite, e, Wojciechu, co ty tutaj wyrabiasz w ogóle, jeśli chodzi. I jeszcze te warianty ci wchodzą, to jest niesamowite też, że. ale to Wojtek bardzo dużo pracy włożył w przygotowania do mistrzostw Polski. 4 miesiące przed mistrzostwami e, ostro trenował, z tego co mówił. E, moi drodzy, no, F4. E, nie poszło, ale jeżeli by poszło F4, bo w partii poszło już skoczek E5, zdradziłem, ale sprawdźmy, co by było po F4. F4 jest ruchem, który, że tak powiem, trzyma pozycję i czarne są w stanie, nie, nie powinny czarne przegrać, teoretycznie. I co ciekawe, tutaj Wojtek Moranda mówił, że najlepszym ruchem w tej sytuacji w ogóle byłoby zagranie hetmanem na H1. W ogóle takie dzikie posunięcie, strasznie dzikie. O co tutaj chodzi? Plan czarnych jest taki. Tutaj w ogóle króle atakują. Jeden i drugi. Powiedzmy, po król e6 jest prosty plan. Król e5 i tutaj chcemy dać mata na h4. Chodzi o to, żeby królem bronić pionka. No dobrze. Tak mogłoby być, ale po biciu na G2 co trzeba raczej uczynić? Z tego co widzę, tutaj skoczek daje szacha, król F4, skoczek G2, król G3, bo chcemy atakować figury, lecz jest wtrącenie wieża G8. I okazuje się, że po biciu na H3 skoczek daje szacha na F4. Król idzie na H4, skoczek daje szacha, król wraca, skoczek daje szacha i król wraca. Remis? No. W zasadzie jest wieczny szach, to prawda. Teoretycznie ta pozycja figurowo jest bardziej opłacana dla białych generalnie, ale po szachu i na przykład, co ciekawe, król może iść na H5 i też nie przegrywa. Zobaczcie, po szachu król może iść na H6 i również nie przegrywa partii. Wieża G6, król może zbić sobie na H7, również nie przegrywa partii. No po tym ruchu, jak pójdziemy tutaj oczywiście dostajemy mata i jest przykro, lecz po tym posunięciu wracamy zwyczajnie i tu tak naprawdę jest wieczny szach i to, ta pozycja mogłaby się zakończyć remisem no cóż, lecz posunięcie skoczek E5 zostało zagrane co jest z błędem i Wojtek to miał przygotowane nadal i wiedział, że ruch król E3 daje mu ogromną przewagę moi drodzy po ruchu F4 król po prostu dziabnął i skoczek zagrał na G4 no w tym momencie E5 daje dużo oddechu gońcowi, który już ma opcję obrony króla, król niby na F4 figury wokół niego okazuje się, że to jest takie e, bardzo trudne do gry i że wizualnie wygląda, że król ma kłopoty, ale okazuje się, że ża żadnych kłopotów tutaj nie ma, wręcz przeciwnie. Moi drodzy, i skoczek wybił tutaj pionka, i teraz co byśmy zagrali tutaj białymi? żeby te partie doprowadzić do końca i żeby spróbować ją wygrać. Otóż no nic prostszego, chyba w pewnym momencie tego hetmana trzeba zwrócić po wybiciu tak też było w partii, wieża zbiła pionka i okazuje się, że ten pionek ma szansę tutaj dojść do hetmana, lecz jest zbyt wolny, bo gramy proste goniec na e4, no to jest realizacja oczywiście przewagi. Wieża e2 zostało zagrane skoczek f3, no figury zaczynają w końcu jakoś oddychać. Końców w końcówce można powiedzieć, goniec zagrał na G2. Trzeba uważać na strzał na F3, oczywiście, więc Król D4. Wieża F2 z atakiem, no to skoczek G5, moi drodzy, i tutaj nastąpiła wymiana. Wieża F1, goniec G5. No właśnie, goniec przede wszystkim, jego rolą jest przypilnowanie tego pionka. Okazuje się, że, jak, że ten goniec jest w stanie poświęcić się za tego pionka przy tej końcówce. Jeżeli król by był daleko, to myślę, że wygrana jest białych w kieszeni. Zobaczcie, że grozi po prostu tak, tak i tak. Proste zagranie, znaczy prosty motyw, geometryczny, dosyć łatwy. Tutaj po, po tym posunięciu goniec zagrał na s 7 e, Również okazałoby się, że jeżeli byśmy się skusili na wzięcie pionka. I tutaj cały czas obronę, no to byśmy dostali tutaj niespodziankę bardzo nieprzyjemną, i okazuje się, że tutaj czarne by wygrały te pozycje. No na szczęście tutaj Wojtek Czujny zagrał gońcem na E7, i pionek maszeruje na H5, więc skoczek tutaj działa i zagrał na C5. No i teraz tak widać, że skoczek już szybciutko tu zbija, i tu zbija, więc Radek zagrał jeszcze nieco utrudnił tutaj opcję, i zagrał A5. Nastąpiło automatyczne bicie. Posunięcie h4. Sprytny ruch, aczkolwiek wybić trzeba, i tu jest właśnie strzał, król d5 i wybicie, moi drodzy. I teraz, jak wygrać tę końcówkę? Jedyny ruch, który prowadzi do zwycięstwa, jest szybki marsz pionka. Okazuje się, że każdy następny ruch z koczkiem jest pozycją remisową. Tak oceniają silniki, aczkolwiek to trzeba bardzo dokładnie policzyć Ale A6 wygrywa, tak też poszło Król F7 i A7, moi drodzy, zaraz będzie hetman Lecz wieża zdążyła obronić No i skoczek A6, wieża zagrała po pionka Skoczek zbił, po prostu piona wieża zbiła Skoczek B5, król jest zbyt daleko, żeby bronić jednak marsz pionka Tu wieża zagrała na A5 no i C7, moi drodzy. Wygrywamy pozycję. Jeżeli tutaj no to wiadomo, wszystko wygrywa skoczek tutaj dorobienie hetmana. Poszło bicie i po królce 4 czarne złożyły broń. Wojtek Moranda wygrał swoją pierwszą partię w finale Mistrzostw Polski. No i cóż, można powiedzieć, że to jest poniekąd niespodzianka, aczkolwiek partia mega zwariowana, przygotowanie 30 godzin wariantu widocznie się bardzo, bardzo opłaciło. Moi drodzy serdecznie dziękuję Wam za uwagę, życzę dużo, dużo zdrowia, zadowolenia z gry w szachy, pozdrawiam serdecznie, cześć.